rozmawia Micyk. Dobry wieczór. Dziś na brak słońca nie możemy narzekać, ale na silny wiatr już tak. Na Kasprowym Wierchu jego prędkość przekraczała dziś 100 km na godzinę. A z jaką pogodą upłyną nam najbliższe dni? Zapraszam, poznajmy szczegóły. Jutro układ niskiego ciśnienia będzie kształtował pogodę w Polsce, a związany z nim front atmosferyczny przyniesie opady. Do naszego regionu płynie jeszcze ciepłe, polarno-morskie powietrze. I dzisiejsza noc upłynie nam z przyjemnymi temperaturami. 10 stopni na termometrach w Krakowie, 8 w Wadowicach, 6 stopni w Zakopanem, a mieszkańcy Oświęcimia o poranku mogą spodziewać się przelotnych opadów. Środa początkowo pogodna, w drugiej części dnia zachmurzenie zacznie się zwiększać i spodziewamy się burz, a także opadów deszczu. Na termometrach jutro maksymalnie 18 stopni w Krakowie, 16 w Suchej Beskidzkiej i 15 na Podhalu. W najbliższych dniach w Zakopanem wciąż będzie dość silnie i porywiście wiać. Dokuczliwy wiatr będzie nam towarzyszył nie tylko na Podhalu, a w całym regionie. Ciśnienie idzie w dół, jutro na barometrach 975 hektopaskali. Dwa kolejne dni upłyną nam z przewagą chmur i przelotnych opadów. Zrobi się też chłodniej, w czwartek na termometrach od 12 do 14 stopni, a w piątek maksymalnie 10. I na koniec naszego dzisiejszego spotkania zerkamy jeszcze na mapę z prognozą jakości powietrza, która jest cała zielona i oznacza, że jutro w całym naszym regionie będziemy oddychać czystym powietrzem. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i życzę Państwu miłego wieczoru.